sesję po przerwie. Przepraszam za te kilkunastominutowe opóźnienie. Przypomnieć chciałbym Państwu, że jesteśmy w punkcie 5, podpunkt 11. Podpunkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Panie mecenasie, w przeciągu tej przerwy uzupełniliśmy. Pan ma już nowy projekt uchwały przed sobą. Tak. Ja mam przed sobą, panie mecenasie, projekt uchwały podpisany przez 12 radnych. Jeśli pan chce, to oczywiście zaraz go panu przekażę. Wierzy pan mi na słowo, dziękuję. Panie mecenasie, proszę sprawdzić, czy nie ma błędów. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o sam wstęp, mamy w dalszym ciągu niezmieniony jeden publikator. Ten pierwszy do ustawy o samorządzie gminnym jest nadal 2013 zamiast 15 i 594 zamiast 1515. Momencik, to zaraz to poprawimy. Panie mecenasie, czy my możemy to poprawić w formie autopoprawki w tej chwili, przekreślić, wpisać długopisem nowe te cyferki? No, to autopoprawka pochodzi od autorów projektu. No, jak Państwo zrobicie, tak Państwo zrobicie. Dobrze. Jest Państwa sprawa. Czyli co mamy tutaj wpisać? 2015 zamiast 2013 i 1515 zamiast 594. Ile? 1515. 1500? Zamiast 594. Tak. Głuchy jestem. No, no to nie wiem. Wyspa zmian jest w porządku. To znaczy, no, brakuje oczywiście numeru uchwały. No ale to już nadajemy tak. Po uchwaleniu, panie mecenasie. Tak, no tak, tylko kwestia porządkowa. W akapicie pierwszym uzasadnienia nie ma liczbowej wersji wstawionej kwoty. To jest ostatnia linijka pierwszego akapitu. Maksymalne. Czyli tu musimy wpisać, że maksymalne wynagrodzenie wójta wynosić będzie, tak? Wynosić, a ja mam kropki. Słucham? To ja mam kropki, w związku z tym, no tak, no tylko mówię, że nie ma tej informacji. I jeżeli chodzi o akapit drugi, tam gdzie są punkty 1 i 2, wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 45 tysięcy do 6 tysięcy. Dobrze, czyli tutaj też trzeba autopoprawkę 4,5 tysiąca, ja już robię parawkę. 45 tysięcy. Nie jest nic. Momencik, jeszcze dalej sobie zobaczę. Bo tak musi być w ustawie do wyniku. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie publikatorów, no to nadal mamy ustawę z 23 grudnia. To jest 7-8 linijka uzasadnienia akapitu pierwszego. I mamy tutaj, jest w tej chwili 2014-79, powinno być 2015-2030, bez 79. W którym miejscu? Powinno to być na zasadzie takiej, przepraszam. Powinno być tak, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 2030. Tak to powinno brzmieć. Bez numeru. Bez numeru i bez sformułowania ze zmianami. Dokładnie. Bez tego. I teraz tak, zgodnie z ustawą budżetową na rok 2015, nie 2014. Potem jest oczywiście nie 24 stycznia, tylko 15 stycznia. 2015 jest poprawione. I coś jeszcze mamy tutaj, pozycja, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 153. A nie 162. Poza tym cóż dalej jeszcze mamy? Tu już jest. Następny, trzeci akapit, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku i tutaj jest publikator z 2014 roku, owszem, ale pozycja 1768. Jak widzę, dopisaliście, byście Państwo uprzejmi dopisać jedno zdanie dotyczące uzasadnienia. Jest to zdanie. Dwa zdania. Przepraszam. No. Robimy poprawki tak jak tutaj. Thank you.
Dobrze. No, no mamy dobrze. Dobrze, proszę Państwa, jako jeden z wnioskodawców w imieniu wszystkich Państwa 12 podpisanych radnych składamy autopoprawkę zgodnie z uwagami pana mecenasa. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Panie mecenasie, jeszcze jedno pytanie do Pana. Czy Pan nam będzie parafował tą uchwałę? Nie, Panie Przewodniczący, w mojej ocenie uchwała ta jest niezgodna z przepisami. Czyli odmawia Pan parafowania uchwały? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Pan Zenon Kojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Dziękuję. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję, jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Syguła? Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciwko uchwale 2, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała Rady Gminy Jabłonna została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 6. Sprawozdanie, informacje, podpunkt pierwszy. Sprawozdanie wójta o pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, ważniejsze spotkania i wydarzenia, które odbyły się między sesjami od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. 29 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. 30 stycznia pierwsze Grand Prix Gminy Jabłonna w koszykówce o Puchar Wójta Gminy Jabłonna. 31 stycznia trzecie Grand Prix Gminy Jabłonna w piłce siatkowej, już trzeci turniej. 1 lutego ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w Gminie Jabłonna w roku 2016 w zakresie profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci uczęszczających do szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna. 4 lutego odbyło się spotkanie Tłusty Czwartek w Chotomowie pod nazwą Odchudzanie przez pączkowanie, nowa inicjatywa oddolna. 8 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 11 lutego spotkanie w Urzędzie Gminy Wieliszew, jak również w Urzędzie Miasta Legionowo w sprawie komunikacji autobusowej. Odbyły się rozmowy w sprawie rodzinnym, o prawie rodzinnym, przepraszam, na temat przemocy w rodzinie. Czy warto inwestować w propagandę narodową? Odbyło się spotkanie z Gabrielem Maciejewskim. 12 lutego uroczyste zakończenie akcji Zima w Gminie Jabłonna, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie. 13 lutego odbył się walentynkowy recital Barbary Pachury, Wygasłe Słowa. 14 lutego odbył się trening trasą biegu po Złote Jabłko. To jest nasza impreza gminna biegowa. Walentynkowy koncert charytatywny dla Państwa Sokołowskich w miejscowości Suchocin. To są pogorzelcy z Bożej Woli, którym w ostatnim czasie spalił się dom, jak również samochód. 15 lutego odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie skrzyżowania ulic Modlińska i Chotomowska, jak również rozbudowy publicznego przedszkola w Jabłonnie. 16 lutego Cudze chwalicie, swego nie znacie, film Cząstka Podlasia. 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie mapy zagrożeń, w którym uczestniczyli część z Państwa radnych, jak również sołtysi poszczególnych miejscowości. Na terenie gminy tworzona jest mapa zagrożeń, gdzie są miejsca najczęściej niebezpieczne, gdzie dochodzi do włamań, krawdzieży. Tutaj inicjatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Legionowie. 20 lutego odbył się pierwszy memoriał tenisa stołowego imienia Małgorzaty Kowalskiej. To był już trzeci turniej Grand Prix w szachach. Jak również w tym samym dniu odbył się Grand Prix w szachach, drugi turniej, a trzeci turniej tenisa stołowego pierwszego memoriału imienia Małgorzaty Kowalskiej.
Tego samego dnia odbył się otwarty dzień w Szkole Podstawowej w Jabłonnie imienia Armii Krajowej, jak również dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Chotomowie. 21 lutego odbyła się pierwsza wycieczka z Fundacją Tu i Teraz na terenie Chotomowa, jak również tego samego dnia pałacowe spotkania z muzyką, gdzie też dofinansowujemy te koncerty w pałacu w Jabłonie. 22 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a 23 lutego posiedzenie Komisji Rozwoju. Praca w urzędzie. W Wydziale Oświaty 18 lutego przekazano kolejną dostawę jabłek na terenie naszych placówek oświatowych od PCK. Nasze placówki oświatowe uczestniczyły w tym przekazaniu jabłek. W lutym uczestnicy akcji Zima w szkołach oraz ośrodkach kultury wzięli udział w zajęciach profilaktycznych Potrafię powiedzieć nie. Program dotyczył tematu zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Rozstrzygnięto konkursy na realizatorów programów zdrowotnych w gminie Jabłonna w 2016 roku dotyczące zadania programu profilaktyki chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych. W związku z końcem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłoszony został nabór kandydatów na członków Rady Społecznej. Te informacje znajdują się u nas na stronie. Zachęcam też do przekazania i zgłaszania swoich kandydatur do Rady Społecznej Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Kandydaci mogą składać wypełnione formularze do końca lutego w Kancelarii Urzędu i nowa Rada zostanie powołana po przeprowadzeniu głosowania nad kandydaturami uchwałą na sesji Rady Gminy Jabłonna w marcu tego roku. 18 i 19 lutego w gminnych przedszkolach zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich w celu poinformowania o zmianach w prawie oświatowym i możliwościach, jakie mamy w naszych placówkach oświatowych dla 6-latków. 20 lutego zostały zorganizowane dni otwarte, o czym już mówiłem. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wykonano dokumentację geodezyjną wraz z mapą i projektem podziału części nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków położonej w obrębie gminy Jabłonna, niezbędną do postępowania dotyczącym się podziału nieruchomości celem zbycia. Rozpoczęto procedurę mającą na celu oddanie w najem lokalu usługowego o powierzchni 108 metrów zlokalizowanego w budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1. Sporządzono protokół z uzgodnień w sprawie zawarcia umowy nabycia przez gminę nieruchomości stanowiącej działki, które dzisiaj podejmowali Państwo uchwałę, dwóch działek 101/3, jak również 101/8. Kontynuowano procedurę mające na celu oddanie w najem w formie przetargu części działki w obrębie ulicy Szarych Szeregów w Jabłonnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej stanowiącej niezabudowany grunt o powierzchni 1400 m2 na okres 3 lat. Podjęto działania w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiącej ulicę Polną w Jabłonnie. W porozumieniu tutaj z miastem Legionowo odbyło się spotkanie z panem prezydentem miasta Legionowa i przygotowane jest porozumienie celem przeprowadzenia wspólnej inwestycji. To jest ulica Polna w okolicach ulicy Listopadowej, gdzie leży jednocześnie jak zarówno na terenie gminy Jabłonna, jak również na terenie miasta Legionowa. Podjęto działania w przedmiocie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 62 metry w miejscowości Skierdy, której dzisiaj podejmowaliście Państwo uchwałę o przedłużeniu tej dzierżawy. Przedłożono projekty uchwał. Wypłacono odszkodowanie z tytułu dopłaty do odszkodowania gruntu z tytułu scalenia i podziału wielkiego scalenia przy ulicy Chotomowskiej. Wniesiono odwołania od 7 decyzji starosty powiatu legionowskiego ustalającą wysokość odszkodowania z nieruchomości objętej zezwoleniem na realizację ulicy Echa Leśne już dzisiaj. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie dokonania waloryzacji odszkodowania ustalonego decyzją starosty odnośnie działek wydzielonych pod drogi publiczne w miejscowości Skierdy, gdzie podejmowaliśmy taką uchwałę odszkodowania. Teraz jest jeszcze naliczana waloryzacja od tego. Wydano decyzję orzekającą o dokonaniu waloryzacji odszkodowania starosty z 2010 roku ku wydzieleniu również pod drogę publiczną w Skierdach. Opłaty adiacenckie. Zawarto łącznie 85 porozumień z tytułu protokołów z negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania na terenach scalonych. Jest to około 60%
uczestników scalenia i podziału tych nieruchomości. Jeszcze pozostałe osoby przychodzą do urzędu celem podpisania takich porozumień. Wydano 5 decyzji ustalających opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 79 tysięcy złotych i wszczęto kolejne postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadzono kontrolę na zabudowie wielorodzinnej z zakresu odbioru odpadów komunalnych. Przygotowano i rozdystrybuowano ulotki edukacyjne. Dostaliście Państwo na pewno również z decyzjami podatkowymi z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą palenie śmieci w piecach, jak również wylewanie nieczystości ciekłych. W toku jest jedno postępowanie dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna do zaopiniowania odpowiednim instytucjom. Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Wystąpiono do starosty Legionowskiego z wnioskiem o wydanie decyzji na odłów kolejnych 30 sztuk dzików z terenu Jabłonny. Z terenu gminy Jabłonna. Wyjazdy interwencyjne w teren w sprawie spalania odpadów w Chotomowie oraz bezdomnych psów, tutaj ten wydział jest mocno zaangażowany w te działania. Odbyło się spotkanie z kołami łowieckimi w sprawie zwierzyny łownej w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Rozpoczęto akcję trwałego oznakowania psów na terenie gminy Jabłonna. Tutaj też zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby informować mieszkańców odnośnie chipowania. Prowadzimy taką akcję. Około 30 mieszkańców już się zgłosiło do chipowania. Będziemy to dalej promować. W toku jest jedno postępowanie administracyjne w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wydano również 3 postępowania duże, które były prowadzone od dłuższego czasu w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć polegających na wykonaniu studni głębinowej dla potrzeb przeciwpożarowych przedszkola gminnego w Chotomowie, budowie sieci kanalizacji o całej długości około 55 km we wsi Chotomów i Dąbrowa Chotomowska i wykonaniu studni głębinowej dla potrzeb przeciwpożarowych na nieruchomości w Jabłonnie. W Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w okresie sprawozdawczym prace wydziału wokół następujących zagadnień się opierały. Złożono uzupełnienie wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, PROW, tutaj ulica, przebudowa ulicy Szkolnej. Złożenie w dniu 25 stycznia wniosku o dofinansowanie usuwania wyborów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna. Złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez przepraszam, konkurs ogłoszony dotyczący dofinansowania działań związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji gmin. To też było omawiane na Komisji Rozwoju. Prace nad przygotowaniem wniosku dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Jabłonnie. Został złożony wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podjęto pracę nad organizacją spotkań związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku w ramach konkursu poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, czyli wymianę pieców na terenie gminy Jabłonna. Przygotowano dokumentację do naboru wniosków w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru metropolitarnego Warszawa. Współpracowano w zakresie aktualizacji planu gospodarki emisyjnej, który Państwo dzisiaj uchwaliliście.
Udzielano informacji osobom zainteresowanym dotyczącym potencjalnych możliwości oraz uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, jak również na bieżąco śledzimy wszystkie nabory oraz analizujemy pod kątem potencjalnych możliwości uzyskania dofinansowania. Wydział Gospodarki Komunalnej, bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej, natomiast w Wydziale Inwestycji zweryfikowano projekt budowy, rozbudowy przedszkola gminnego we wsi Jabłonna w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówień do przetargu. Niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę przetarg zostanie ogłoszony. Przygotowano dokumentację odpowiednim służbom kontrolującym naszą jednostkę dotyczącą Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie. Przygotowano dokumentację do wniosku o termomodernizację na obiekty oświatowe. Audyty energetyczne zostały wykonane, studium wykonalności i dalsza analiza możliwości uzyskania najlepszej punktacji. Przeprowadzono prace związane ze zmianą koncepcji zagospodarowania placu u zbiegu ulic Konopnickiej i Łąkowej we wsi Chotomów. Odbyło się spotkanie z Radą Sołecką wsi Trzciany dotyczącą wniosku o budowę oświetlenia z sołtysem Janówka w realizacji tych wszystkich funduszy sołeckich, które są zaplanowane na ten rok. Z sołtysami odbywają się na bieżąco spotkania w tym zakresie. Zweryfikowano dokumentację kanalizacji sanitarnej we wsi Janówku II i przygotowania do sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, jak również sprawozdania do GUS-u za rok 2015. Wydano 14 zarządzeń. Można się z nimi zapoznać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypominam, że jesteśmy w punkcie 6 sprawozdania i informacje. Podpunkt 2. Informacja wójta dotycząca akcji Zima 2016 w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Bardzo proszę. Witam tych Państwa gości, mieszkańców, którzy przybyli na to spotkanie. Chciałbym Państwu przedstawić, jak była realizowana akcja Zima na terenie gminy Jabłonna, jak również w poszczególnych ośrodkach. Tegoroczna akcja Zima była realizowana w 6 ośrodkach naszych na terenie gminy. Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie, w Filii, w Skierdach, Publicznym Gimnazjum, w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej w Jabłonnie, jak również w Szkole Podstawowej Krasińskiego w Chotomowie. Wymiar godzin pracy opiekunów w poszczególnych jednostkach wyglądał następująco. Opiekunowie w placówkach oświatowych pracowali nie więcej niż 5 godzin dziennie. Opiekunowie w pozostałych placówkach, w których odbywała się akcja Zima na terenie gminy Jabłonna, średnio około 7 godzin. Zestawienie liczby uczestników i kosztów, proszę Państwa. Tutaj można się zapoznać w poszczególnych placówkach. Te duże zielone kółka to jest liczba uczestników, koszty i mniejsza koło dotyczące liczby osób opiekujących się uczestnikami podczas akcji Zima. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie było od 25 do 80 uczestników, 5 opiekunów, koszty z tym związane to 7,5 tysiąca złotych. W Gminnym Centrum Filii w Chotomowie od 26 osób do 46 w różnych dniach, koszty 7,5 tysiąca złotych, liczba opiekunów 5 osób. W Skierdach uczestników było 9, jedna osoba opiekowała się w Skierdach. Tutaj kosztów nie było. W Szkole Podstawowej w Chotomowie od 4 do 9 uczestników w poszczególnych dniach, jedna osoba opiekowała się tą grupą dzieci. W Szkole Podstawowej w Jabłonnie od 30 do 45 uczestników,
10 opiekunów, 2 koordynatorów, koszty 10 200 zł. I gimnazjum w Chotomowie od 8 do 18 uczestników, 1 opiekun, koszty 1500 zł. Uczestnicy akcji korzystali między innymi z obiektów sportowych oraz bezpłatnych wszystkich zajęć na terenie gminy Jabłonna, spływalni w Jabłonnie, brali udział w wycieczkach, zajęciach artystycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych i innych, które we wszystkich ośrodkach się odbywały. Zrealizowano program profilaktyczny Potrafię powiedzieć nie naszej tutaj pani terapeuty do spraw uzależnień, pani Marleny Wiśniewskiej, jak również aspiranta dzielnicowego z Komisariatu Policji w Jabłonnie. Zestawienie kosztów globalnie podczas akcji Zima 28 200 zł. Gmina poniosła koszty prowadzenia tej akcji z rozbiciem na poszczególne też jednostki. Podczas akcji uczestnicy wielokrotnie odwiedzali nasze inne jednostki ochotniczych straży pożarnych, komisariatu policji. Odbywały się różnego rodzaju teatrzyki, jak również zajęcia sportowe w gimnazjum w Chotomowie, gdzie pani opiekun prowadzi na co dzień też takie zajęcia z siatkówki. W szkołach organizowano zajęcia sportowe, artystyczne, również kulinarne. Akcja Zima w miejscowości Jabłonna. We wtorek 9 lutego rodzice zostali poinformowani, rodzice uczestników dzieci odbywających akcję w Szkole Podstawowej w Jabłonnie o zmianie jednostki realizującej opiekę nad dziećmi i zajęcia w okresie od 10 lutego do 12 lutego przez te 3 dni odbywały się w Domu Kultury w Jabłonnie. Tutaj odległość jest niewielka, wiedzą Państwo wszyscy, gdzie się znajdują obiekty. Do uczestnictwa w zajęciach w Szkole Podstawowej w Jabłonnie deklaracje zbierano już w grudniu zeszłego roku, o czym zostaliśmy poinformowani. Około 130 dzieci. Taka liczba uczestników oczywiście determinowała do tego, aby opiekę nad taką ilością dzieci sprawowało przynajmniej 10 osób czy 10 opiekunów, nauczycieli, bo tutaj nauczyciele pełnili rolę opiekunów. 2 koordynatorów zostało do tej akcji zaangażowanych. Dla 20 grup, bo 130 dzieci, no, około 20 grup potrzeba było zorganizować. Ostatecznie w akcji Zima uczestniczyło od 30 do 45 dzieci. Tutaj w poszczególnych dniach widać, jaka była liczba uczestników. 1 lutego było to 31 osób, 2 lutego 33 osoby, w środę 3 lutego 30 osób, w czwartek 31, w piątek 40 i w kolejnym tygodniu, poniedziałek 40 osób, we wtorek 45. Po powzięciu informacji o faktycznej liczbie, jaką otrzymałem od osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji, uznałem, że zaproponowana liczba 10 opiekunów i 2 koordynatorów jest znacznie zawyżona i zdecydowałem o dostosowaniu tej liczby opiekunów niezbędnych do zapewnienia oczywiście odpowiedniej opieki w drugim tygodniu ferii. Obecność, proszę Państwa, jednego opiekuna zajmującego się grupą trójki dzieci, czwórki, no trzykrotnie w stosunku do pierwotnych założeń akcji była zawyżona. Opiekę nad uczestnikami sprawowali wszyscy nauczyciele. Dopiero faktyczna weryfikacja zasadności w stosowaniu do potrzeb, jakie mieliśmy, skłoniła mnie do rezygnacji z umów w odniesieniu do kilku opiekunów w kolejnym tygodniu. Ze względu na zmianę lokalizacji odbywania się akcji Zima ze Szkoły Podstawowej do Domu Kultury w Jabłonie, w którym się znajdujemy, zostały dostosowane godziny opieki nad dziećmi. Od godziny 7 rano był pełniony dyżur, jak również do momentu opuszczenia
przez ostatnie dziecko obiektu. W te godziny, jak również plan tutaj zajęć został odpowiednio dostosowany. Do 10 lutego zajęcia w ramach akcji Zima w Jabłoni odbywały się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dom Kultury. Dzieci, które zostały objęte tutaj w Domu Kultury, do którego przeszły dzieci ze szkoły podstawowej w Jabłonie, były oczywiście zwolnione ze wszystkich dziennych opłat, czy nie ponosili rodzice dodatkowych kosztów. Na ostatnie 3 dni akcji przeorganizowano zajęcia i grupy tak, aby zapewnić opiekę nad wszystkimi dziećmi oraz realizację założonego programu. Planowany koszt organizacji akcji Zima w Szkole Podstawowej w Jabłonie związany z wynagrodzeniami 10 opiekunów po 5 godzin dziennie przez 10 dni pracy, trwania akcji oraz 2 koordynatorów pracujących po 5 dni w każdym tygodniu jeden koordynator, to planowane były koszty 16 200 zł. W wyniku przeniesienia tej akcji do szkoły, ze szkoły podstawowej tutaj do Domu Kultury, koszty wynagrodzeń były 10 200 zł i wszyscy nauczyciele wynagrodzenia dostali na konto. Podczas całej akcji Zima w gminie Jabłonna dzieci i młodzież przebywały w bezpiecznych warunkach pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych opiekunów. Programy 5 z 6 ośrodków realizujących zadania zostały w pełni zrealizowane. Akcja Zima w 2016 roku zakończyła się wspólnym spotkaniem w filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, gdzie uczestnicy w interaktywnym spektaklu teatru Artre pod tytułem Legenda o Smoku Wawelskim uczestniczyło ponad 100 dzieci. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie wójcie, za informację na temat akcji Zima, nie tylko w szkole podstawowej w Jabłonie, ale w całej naszej gminie. Proszę państwa, zasady, mamy taki porządek obrad, że dopiero po całym punkcie 6 rozpoczynamy dyskusję. Ze względu na to, że zaszczyciło nas bardzo duża liczba mieszkańców naszej gminy, która jest zainteresowana żywo tym tematem, odstąpimy od tego i po tym punkcie który się odbył przed chwilą, rozpoczniemy dyskusję na temat informacji wójta o pracy między sesjami oraz informacji wójta dotyczących akcji Zima 2016 w Szkole Podstawowej w Jabłonie. W kwestii porządkowej ja mam taką prośbę. Każdy z państwa, kto chciałby zabrać głos, zapraszam tutaj do nas, do prezydium, o wpisanie się na listę mówców. Ja ogłoszę teraz kilkuminutową przerwę, bardzo króciutką, i wszystkich państwa, którzy chcecie, jeszcze raz serdecznie tu zapraszam. I po przerwie, tej bardzo krótkiej przerwie rozpoczynamy dyskusję.